przywiązywane do drzew czy śmietników, wyrzucane z samochodów, pozostawione przed bramami schronisk. W sezonie urlopowym liczba porzuceń zwierząt w Polsce zwiększa się o blisko 30%. Lekarstwem na brak serca u jednych mogą być wielkie serca u drugich. Karolina Komada. Morusek może mieć 10 lat, ale przez te lata już sporo przeżył, szczególnie w ostatnich tygodniach. Znaleziony został pod sklepem w Zawierciu. Zgłosili go przypadkowi przechodnie, czekali, czy może właściciel wyjdzie ze sklepu, czy nie. No niestety nikt się nie znalazł. Morusek, choć już mniej wystraszony, to wciąż przyzwyczaja się do nowej codzienności. Jest już zaszczepiony i odrobaczony, ale przechodzi jeszcze kwarantannę. Potem zostanie przygotowany do adopcji. Tych jednak jest coraz mniej, a coraz więcej psów. W tym miesiącu już było tutaj 31 psów przywiezionych. Szczęśliwie około piątki, szóstki udało się znaleźć właściciela i właściciel szukał, bo bardzo często właściciele niestety psiaków nie szukają. Dzwonią, pytają się, czy mogą zostawić psa, bo oni wyjeżdżają, albo pies jest stary, albo jest chory, albo niszczy coś, bo jest szczeniakiem, tak jakby się, nie wiedzieli, że szczeniak może niszczyć, albo szczeniak może nasikać. Dlatego niezależnie od wieku trafiają na ulicę. W sezonie urlopowym liczba porzuceń zwierząt w Polsce zwiększa się o blisko 30%. To 16-letni foks porzucony podczas majówki. Chorzowskie schronisko znalazło go przywiązanego do kosza na śmieci. Na początku lipca porzucony i przywiązany do drzewa był też misiek w lesie w Otwocku. Pies miał założone 2 kagańce i przez 4 dni był bez dostępu do wody i jedzenia. Policja w Józefowie zatrzymała już jego byłą właścicielkę. Porzucanie zwierząt i znęcanie się nad nimi jest karalne. Znęcanie się nad zwierzęciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem kara może wynieść od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Co roku ten sam scenariusz. Człowiek na wakacje, a zbędny bagaż pozostaje na ulicy. W razie gdy natkniemy się na porzuconego psa lub kota, należy zawiadomić policję lub straż miejską.